coś naprawić. Może da się coś zrobić. Nie wiem, coś naprawić. Zapał nie wysty. Może da się coś zrobić. Cześć, to tylko do Czechii. Najlepiej jak potrafisz. Nie wiem, coś naprawić. A walcz, by wygrywać. A hej ludziska, siemanko, z tej strony Sawek, witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy boomboxa na wiosnę. No co? Piękna wiosna, nie? Mamy piękną wiosnę na tym boisku. W kwietniu. No co, nie ma wiosny, ptaszki ładnie śpiewają. Szczególnie te, drą kopary jak mogą. A więc co, zapraszam was na film. Dajcie łapkę w górę, nowi dajcie subskrypcję. Od razu chciałbym przywitać i pozdrowić wszystkich moich widzów. Siemanko, zapraszam was na film. Głośniczki użyjemy od kina domowego, który dostałem od mojej koleżanki z pracy. Jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, jaki zestaw kina domowego dostałem, no to tu jest odcinek, może linka wam walnę do tego filmu. Takie głośniczki użyjemy. Ten głośnik z tym był w jednej obudowie. Takie podwójne magnesy ma. A ten głośnik ma trochę inny magnes, jak widzicie. Był w obudowie z tym. I tutaj był bas reflex. No i też zrobiłem boomboxa z obudową bas reflex. Ale o bas reflexie porozmawiamy później. Tu mamy do tego też przyłącza. Tu jest kondensator to chyba nawet nie jest wysokotonowy, to jest bardziej średnio wysokotonowy. Ma kondensator 1,8. Także nie jest cięty bardzo wysoko, także no zobaczymy jak to zagra. Jestem bardzo, bardzo ciekawy. Głośniczki mamy załatwione, idziemy dalej. Zobaczcie, zrobiłem pakiecik 3S2P na ogniwach Samsunga. To nie są ogniwa wysokoprądowe, bo wiem, że głośniki mają chyba 7 ohmy nawet. No, dużo mają ohm. Także nie liczę tu na nie wiadomo jaką wielką głośność. Taki akumulatorek myślę starczy do nich. Do tego wykorzystamy wzmacniacz klasy D. Podłączymy lewy głośnik, prawy głośnik. Tu mamy zasilanie. Z tej strony, przepraszam. Zasilanie. Auxa nie będziemy używać. Mamy pstryczek, elektryczek. Tu będzie głośność, ustawienie basów, ustawienie sopranów. Także bardzo fajnie, jak nam będzie basiku brakowało, to trochę se podkręcimy. Testowałem to już na 5S, na tym wzmacniaczu. Jak się da tu basów, to trochę ładnie tu głoczę, nie? Dobra. Wzmacniacz, głośniki i akumulator mamy załatwiony. Przechodzimy dalej. Niebieski metalik. Dwa razy podkładzik biały, potem dwa razy ten niebieski metalik. No fajnie się świeci w słoneczku ta obudowa. No ale nie jestem ekspertem w malowaniu i także bym się śpieszył z malowaniem tej obudowy, że... Zobaczcie. Widać to? Niech mi ktoś napisze, czy po farbie można dawać te szpachle i to jeszcze poszlifować. Chyba myślę, że da radę jeszcze to. No, tu tylko tak widać. Z drugiej strony, no tak troszeczkę. Ale ekspertem nie jestem w malowaniu. Bardziej lubię oklejać skórą albo na przykład okleiną. Jest to bardzo szybkie, bo no taki etap, kurde, malowanie tej obudowy mi 4 dni zajął, ty. Fajnie wygląda ten kolorek. Mi się bardzo podoba. Tu jest nasz tył. Tu będzie panel sterowania. Dam do światełka. O, będzie lepiej. Tu będzie nasz panel sterowania. A tu będzie bas reflex. No. No nie czepiajcie się, Sawka, kurde. Nie jestem najlepszy w malowaniu obudowy. Obiecuję poprawę i będę kiedyś mistrzem w tym, jak się postaram. Takich głośniczków ludziska mam na 3 boomboxy, może zrobimy jeszcze. Także jeszcze się poćwiczymy
przy malowaniu obudowy. Przejdziemy teraz do panelu sterowania. Panel sterowania, tutaj będzie wzmacniaczyk, tu będzie miernik baterii, tu będzie ładowanie, tu będzie włącznik główny. Włącznik główny będzie tak zrobiony, że od razu będzie świecił miernik i wzmacniacz będzie włączony. Tutaj jest cała elektryka, można już powiedzieć, to idzie do wzmacniacza. Tyle już kiedyś mówiłem, ale przyjrzyjmy się dokładnie. Tu jest akumulator. Wszystkie minusy, patrzcie, idą do tego. Minus od miernika, minus od wzmacniacza i minus od gniazda DC do ładowania. Wszystko jest tutaj. Wszystkie minusy są w jednym. Można bezpośrednio powiedzieć do akumulatora. A tylko popatrzmy sobie na plusik i będziemy wszystko wiedzieć. Dobra, czerwony idzie plus. Cyk. Do włącznika głównego. Później stąd wychodzi. Do tego jeszcze jest podłączony, jak tutaj idzie, plusik od gniazda DC. Czyli minus jest bezpośrednio. I tutaj też jest plusik podłączony do gniazda. Także ładowanie już może być. Tutaj jest wyjście. Wyjście to ten idzie do wzmacniacza, a ten idzie do miernika. No chodzi o to, że ten włącznik główny wyłącza wzmacniacz i miernik. Także trzeba było to zrobić. Jeszcze raz uruchomię, żebyście zobaczyli. Wzmacniacz świeci. Miernik świeci. Tylko jeszcze podłączyć głośniki i można pizgać muzyczkę. No dobra. Mamy załatwiony panel sterowania. Może kiedyś jakiś schemat wam narysuję na jakiejś kartce. Jeżeli macie z tym problemy, to napiszcie, to no zrobię wam taki schemacik, jak to zrobić. I tam jeszcze wytłumaczę, może poświęcę jakiś odcinek, jak bardzo chcecie. Jak ktoś będzie się pytał, zawsze można linka mu podesłać. Mamy załatwione głośniki, wzmacniacz. A, no to... Patrzcie. Będzie ok? No... I tutaj będzie o panel sterowania, którego się tam jakoś zamocuje. No, teraz najważniejsze rzeczy, no to uszczelnić to wszystko. Dać jakąś uszczelkę na głośniki. No, przy tym panelu sterowania też trzeba uszczelnić, no, bo mimo tego, że obudowa będzie z bass refleksem, to i tak każda obudowa musi być szczelna. Czy ona jest z bass refleksem, czy jest obudowa zamknięta, czy z membranami pasywnymi. Musi być szczelna. A dlaczego? Bo bass reflex jest taka zasada, gdy głośnik za szybko chodzi, to obudowa z bass reflexem zamienia się w obudowę zamkniętą. Naprawdę. Tam w tunelu jest tak szybko powietrze, że aż się zatyka ten tunel i staje się obudowa zamknięta i wtedy może nam pizgać wiatr. No z tych rzeczy, których nie uszczelniliśmy, także uszczelnianie to jest bardzo trudna sprawa. Podczas końca robienia boomboxa. Dobra, przejdziemy teraz do bass reflexu. Bardzo zajebisty patent wam pokażę na robienie bass reflexu w obudowach, no DIY. To jest mega, no sam tego nie wymyśliłem. Też przypatrzałem u jakiegoś youtubera, który robi boomboxy. Słuchajcie, mamy na przykład otwór teraz na bass reflex. Jakbym wsadził tą rurę, to ta rura by tutaj wystawała i by było to szpetne. Jest taki fajny myk, który zaraz wam pokażę, jak zrobić to, żeby to fajnie mega wyglądało. Wycinacie otwór średnicy w środku tej rury i robicie sobie z kawałka drewna, tu jest na przykład sosenki, też otwór, żeby tą rurę tak wsadzić. O. Coś takiego jak teraz widzicie, nie? No. Tej rury nie mogę tutaj wsadzić, ona nie wejdzie, ale zrobiłem sobie taki osobny. I teraz najważniejszy myk, ludziska. Bierzecie klej do drewna, kleicie z tej strony to. Przejdźcie tam bliżej. Zobaczcie. Kleicie z tej strony, żeby było równo i można rurę później wcisnąć. Patrzcie, wciskamy rurę i
sobie przyłączamy. No tylko tą rurę, patrzcie, trochę popsikać na czarno. No prosto to musi być, no. I macie bas refleks. Strojenie bas refleksu będę robił na ucho pierwszy raz w życiu. No ale trzeba się po prostu kierować zasadami. Zasada jest taka. Jeżeli otwór jest mały, to będzie krótki. Jeżeli otwór jest długi, duży, średnica otworu jest duża, to będzie długi. W porównaniu do głośnika, no, to nawet spory jest ten. I tak sobie pomyślałem, że dam sobie rurę 10-centymetrową, utnę sobie tak, żeby było 10 cm, wsadzę to w bas refleksa, zamknę obudowę i posłucham muzyki. Jeżeli mi nie będzie odpowiadać, to z 10 cm ukrócę ją o 2-3 cm i będę ją tak krócił, aż fajny taki basik usłyszę z tej obudowy bas refleks. Dobra, ruszamy, dupska ludziska. Zamontowany jest już panel sterowania. Na takiej twardej podkładce. Uszczelka pod spodem jest położona, głośnik przykręcony. Tak wygląda z przodu. Jeden wielki syf tu jest. Muszę tu posprzątać, ale głośniki mamy zamocowane. Podczas montowania głośnika nacisnąłem kopułkę. Są bardzo, bardzo wrażliwe. Zobaczcie. Próbowałem odkurzaczem, klejem na gorąco. Nic dupa. Jak się już wciśnie, to już będzie katastrofa. Musiałem głośniczek jeden wymienić. Także mamy jeden głośniczek w plecy ludziska. No przez ten czas, gdy mi się klej na gorąco grzał, zamocowałem rączkę do naszego boomboxa. Dałem też uszczelkę. No i planuję ten akumulator tutaj właśnie zamocować. Nie chcę robić go na paski. Zawalę go tak klejem, żeby się tak trzymał. Dobra, zróbmy to ludziska. Ale leci ostro. Patrzcie, jaka fontanna. O kurwa. Całą tubkę wywalę. Tak, dobra, czekamy. I chlap go tam. O. I się trzyma. Jeszcze go zalejemy, patrzcie, tutaj. Damy tutaj wszędzie, po bokach damy. Elegancko. To co, ludziska, zrobimy to ze Sawkiem razem. Podłączymy tutaj wzmacniacz. A, wzmacniacz jest podłączony. Trochę za długi przewód, patrzcie, mam. Podłączymy zasilanko. Czekajcie, wyłączę najpierw. Podłączone jest zasilanko. Weźmiemy o tak. Słychać coś, nie? Boomboxika. Tutaj dałem wygłuszenie. Na tylny panel też dałem takie wygłuszenie. No co, byśmy zamocowali jakoś ten bas refleks. Tu jest ta nasza dziurka od bas refleksu. To będzie tak. Damy trochę kleju tutaj. Wysmarujemy. Ciśniemy. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak, żeby było równo mniej więcej. Chyba tak. Czekajcie, przykręcę boomboxa.
Chyba tak. No, jest ok. Jeszcze klejem na gorąco przytrzymać z boku. O. Zanim się to wszystko przecież sklei, to dobra, będzie się trzymać. Mam bas refleksik i go wciśniemy. No co? Dobrze jest. I wypsikać go jeszcze na czarno, nie? I oto nasz boomboxik jest gotowy. Tak wygląda z przodu. Tak wygląda z boku, no jeszcze będzie malowany. Tak wygląda z tyłu. Oklej na karbon. No i nasz panel sterowania. Od 5 dni non-stop na nim słucham muzyki. Jedna kreska spadła. Bateria jest dosłownie killer. I do tego jak pięknie to zagra, mówię wam. Jestem pod wielkim wrażeniem, jak te małe guśniki tak fajnie przenoszą te pasmo. I basiku jest bardzo dużo. Nie wiem jeszcze z tym tunel z bas refleksem, czy go nie skrócić, no ale fajnie tam, kurde, słychać basik. Mi się podoba. Może go tam skrócę jeszcze o 2 cm. No i go po prostu pomaluję na ciemno. Pięknie wyszedł nasz boomboxik. Może zważymy, ile on waży, nie? No 3800 waży boombox, niecałe 4 kilo waży. By się posłuchałem muzykę, ale, jest jedno wielkie ale. Nie będzie testu muzycznego w tym filmie, no dlatego, że ten odcinek jest bardzo, bardzo długi się zrobił. Ale się nie martwcie, dzisiaj jest niedziela, w środę widzimy się na teście muzycznym, z rana dodam film, także, oj, słoneczko wyszło. Jak pięknie. Dobra, ludziska, żegnam się z wami. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!